Katastrofa promu Estonia była straszliwą tragedią. Kosztowała życie wielu osób, pogrążyła w rozpaczy ich najbliższych. W państwie prawa, jakim jest Szwecja, należało zrobić wszystko, by dociec prawdę. Nie można pozwolić, by pozostał nawet cień podejrzeń, że ktoś coś ukrywa, że prawda nie może wyjść na jaw. Decyzja podjęta 15 grudnia 1994 roku była niczym zimny prysznic. Pomysł pokrycia wraku betonowym sarkofagiem był makabryczny. To była bardzo dziwna decyzja. 3 miliony koron szwedzkich podatników zostaną wyrzucone, chociaż nikt tego nie chce. Pokrycie betonem wraku po zwykłym wypadku jest nielogiczne. To brak szacunku dla ofiar. W Norwegii nie byłoby to możliwe. Odniosłem wrażenie, że ktoś chce coś ukryć. Nie wiemy, czy to rzeczywiście był wypadek. Po co te tajemnice? Cywilny statek pasażerski ulega wypadkowi na neutralnych wodach w czasie pokoju. Po co te tajemnice? Dlaczego? Po licznych protestach rodzin ofiar latem 1996 roku porzucono pomysł przykrycia wraku betonem. Podtrzymano jednak zakaz nurkowania przy wraku. Praworządne państwo powinno zrobić wszystko, by dociec, co naprawdę się tam wydarzyło. Estonia. Katastrofa na morzu. Odcinek trzeci. Coś się nie zgadza. Wyciągamy furtę. Bałtyk, 18 listopada 1994 roku. Pojawiła się przednia furta, jest bardzo zniszczona. Musiała zostać poddana działaniom dużej siły. Furta została zlokalizowana 2 kilometry na zachód od wraku. To znaczy, że prom zmienił kurs, by uniknąć nabrania wody. Nie wiemy jednak, jak szybko się to stało. Jakie kroki zostaną teraz podjęte? Sporządzimy pełny raport. Zawierający dokładny opis techniczny. W listopadzie 1994 roku wiedziano już, że furta oderwała się od kadłuba. Były też zeznania świadków. Najwyraźniej zawiodły zamki. Sprawdźmy, czy śruby wytrzymają. Obliczenia mogą wiele wyjaśnić. Pękły. Od początku było wiadomo, co się stało. To raport komisji. Opisuje, co wydarzyło się na morzu. W nocy 28 września 1994 roku.
Oficjalne wytłumaczenie tego, co wówczas wydarzyło się na Bałtyku, zajmuje 228 stron. Odpowiedź na pytanie, dlaczego furta odpadła i prom zatonął, jest jednoznaczna i ostateczna. Opracowanie jej zajęło kilka lat. Mam wrażenie, że było to szukanie odpowiedzi, które przecież padły już na samym początku. Zamki były za słabe. Rampa wjazdowa odpadła w wyniku działań mechanicznych. Kiedy jesienią 1997 roku ukazał się raport komisji, uznałem, że najwyraźniej tak było. Ja się na tym nie znam. Nie miałem argumentów. Ale byli eksperci, którzy zareagowali. Skontaktowali się z nami i powiedzieli: nie, coś tu się nie zgadza. Raport zawierał mapy różnych obszarów. Opisywał w szczegółach całe zdarzenie. Dwudziestego 7 września 1994 roku, kwadrans po 19, MS Estonia wypłynęła z portu w Tallinie z 15-minutowym opóźnieniem. Prognoza pogody na godzinę przed wypłynięciem ostrzegała o sztormie. Prędkość wiatru wynosiła 21 metrów na sekundę. Za 5 pierwsza w nocy pierwsze uderzenie. Statek uderza duża fala. Słychać metaliczny odgłos. Pierwsza w nocy. Mechanizm furty zawodzi. Pasażerowie i załoga słyszą dziwny hałas, który trwa 10 minut. Prom płynie dalej. 14 minut po pierwszej furta dziobowa odpada. Do środka dostaje się woda. Równowaga zostaje zakłócona. Dochodzi do silnego przechyłu. W ciągu minuty przechył sięga 15 stopni. Kapitan na mostku próbuje ratować sytuację. Pierwsza 20. Silniki przestają pracować. Przechył wynosi 30 stopni. Prom nabiera 20 ton wody na sekundę. O 1:24 Estonia wysyła sygnał Mayday. Odpowiada MS Silja Europa. Estonia, macie problem? 1:25. Przechył wynosi już ponad 40 stopni. 1:29. 60 stopni. To ostatnia odpowiedź Estonii. Jest źle. Sytuacja jest bardzo zła. Woła trzeci oficer, Andres Tames. O 1:35 prom się przewraca. Przechył wynosi 80 stopni. O 1:40 140 stopni. O 1:50 Estonia idzie na dno. Znika z radarów. Od pierwszego uderzenia minęło 55 minut. Osoby, które trzymały się krawędzi burty, zostają wciągnięte do wody. Raport jest bardzo szczegółowy, ale niestety nie mówi o tym, co naprawdę się wydarzyło. Taka jednostka nie idzie na dno tak szybko. Chyba, że był jakiś inny powód. Bardzo szybko stwierdzono, że katastrofę spowodowała furta dziobowa. Tak uznała komisja. Potwierdzenie tego wniosku zajęło jej 3 lata.
Nie uwzględniono zeznań świadków i kontrargumentów. Nie tak powinno wyglądać poważne dochodzenie. Nie zadano żadnych konkretnych pytań świadkom. Nigdy mnie nie przesłuchano. Należało zapytać świadków, jak prom się zachowywał, gdy tonął. Zapytać, co widzieli, a czego nie widzieli. Moim zdaniem raport nie rzuca żadnego światła na to, co tam się wydarzyło. Tydzień po wypadku skontaktowała się ze mną policja, natomiast nigdy nie rozmawiałem z nikim z komisji do spraw wypadków morskich. Rozmawialiśmy przez telefon, raz. Później nikt się już ze mną nie kontaktował. Raport jest pełen niedomówień i błędów. Są niemal w każdym zdaniu. Widać na przykład, że członkowie załogi występowali jako świadkowie, ale my, pasażerowie, nie. A może warto było im zaufać? Jeśli uznano, że nie, to jest to błąd. Wielu ocalałych świadków twierdzi, że ich obserwacje są inne niż te przedstawione w raporcie. Według nich prom zaczął się przechylać wcześniej, niż stwierdza to raport. Przechył zaczął się koło północy szwedzkiego czasu. Komisja twierdzi, że kwadrans później. To unikalny dowód z promu. Mój budzik, który miałem w kieszeni. Pokazuje, kiedy zaczął się przechył. Wtedy, tuż po północy, budzik się zatrzymał. Spadł na podłogę i wypadła z niego bateria. Było koło północy. Usłyszałam sygnał jakiegoś budzika. Tuż po północy usłyszałem dwa głośne uderzenia. Jakbyśmy trafili w skałę. To pierwsze, co przyszło mi do głowy. Chwilę potem moje łóżko się przechyliło. Mniej więcej tak. I w tej pozycji zostało. Północ czasu szwedzkiego, bez przechyłu. Przechył zaczął szybko postępować. Jakby łóżko się uniosło. Ubrałem się i próbowałem otworzyć drzwi. Cały mój bagaż się rozsypał. Spojrzałem na podłogę. Zobaczyłem budzik i włożyłem go do kieszeni. Zrobiłem to, żeby móc otworzyć drzwi. Postanowiłem wyjść i zobaczyć, co się stało. Idąc po schodach, poczułem, że prom drży. Nie wiedziałem, co się dzieje. Wielu pasażerów słyszało dziwne dźwięki. Wtedy jeszcze nie było przechyłu. Wszystkie przedmioty, które były luzem, poleciały w dół. Leżały rozrzucone. Przechył się pogłębiał. Czułam, że coś jest nie w porządku. Estonia płynie z niezmienioną prędkością, bez przechyłu. Wyszedłem na schody i wtedy prom się przechylił. Chwyciłem się poręczy, żeby nie upaść. Ludzie zaczęli się przewracać. Lecieli bezwładnie na drugi koniec. Zauważyłem, że ze ściany spada pojemnik z Coca-Colą. Przechył był tak duży, że stałem z jedną nogą na pokładzie, a drugą na ścianie. Jakbym stał na dnie litery V.
14 minut po północy, nie ma przechyłu. Minęło może 5, może 10 minut. 5-10 minut. Fram till dit. Coś wyraźnie było nie tak. My, którzy przeżyliśmy, wspólnie ustaliliśmy przebieg wydarzeń. Wszyscy byli zgodni. Spotkaliśmy się w Erstad i rozmawialiśmy o tym. Byliśmy zgodni co do przebiegu wydarzeń i czasu. Ja byłem wtedy w tym miejscu, a ja byłem tu. Części układanki trafiły na swoje miejsca, ale to nie zgadzało się z ustaleniami komisji. Postanowiliśmy działać. Napisaliśmy list. Podpisały go 34 osoby. Zażądaliśmy nowego dochodzenia. Mona Sahlin, minister gospodarki, odpowiedzialna za sprawę Estonii. Ministerstwo nigdy nie odpowiedziało na list ocalałych. Celem komisji było ustalenie przyczyny katastrofy. Jestem przekonana, że zostało to wyjaśnione w raporcie komisji. Wszystko można skrytykować. Wszystko i każdego. Przyczyna katastrofy była jasna. Komisja doszła do wniosku, że prom zatonął, ponieważ najpierw odpadła furta dziobowa, a potem rampa samochodowa. Prom zaczął nabierać wody. To właśnie ta woda miała spowodować, że prom zatonął. Furta dziobowa odpadła, woda dostała się na pokład i prom zatonął. Zgodnie z prawami fizyki prom powinien się przewrócić. Kiedy statek gwałtownie się przechyla, tworzą się kieszenie powietrza, które sprawiają, że statek unosi się na powierzchni. Odwraca się do góry dnem i długo utrzymuje się na wodzie, właśnie z powodu kieszeni powietrznych. Pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi, to dlaczego tak się nie stało? Rok wcześniej prom Jan Heweliusz przechylił się i odwrócił o 180 stopni. Unosił się na wodzie przez dobę. Estonia poszła na dno w ciągu niecałej godziny. Jak to możliwe, że woda tak szybko dostała się poniżej pokładu samochodowego? Na to pytanie nie mamy odpowiedzi. Niektórzy twierdzą, że widzieli wodę pod pokładem samochodowym. Ale nikt ich o to nie pytał. Tylko niektórzy wspominali o tym w wywiadach. Moja kabina była pod pokładem samochodowym. Wyszedłem i zobaczyłem, jak woda płynie wzdłuż ściany. Było jej tyle, że domyśliłem się, że dostała się tu z zewnątrz. Wyszłam z kabiny i zobaczyłam wodę. Zastanawiałam się, skąd się tu wzięła. Woda w korytarzu na statku poniżej pokładu samochodowego? Nadal nie rozumiem, dlaczego przyczyną była oderwana furta, skoro widziałem, jak woda płynie z dołu.
nie spływa schodami, tylko płynie wzdłuż ścian. Napływała gdzieś z dołu, a ja biegłem do góry. Nikt nie zaprzecza, że furta się oderwała, ale to nie była przyczyna zatonięcia. 28 września 1994 roku pracowałam w Berlinie jako dziennikarka śledcza dla Spiegel Television. Działania komisji wzbudziły moje podejrzenia. Miałam wątpliwości co do podanych przez komisję przyczyn. Rozmawiałam o tym z dwoma głównymi świadkami. Henryk Selaste i Tonel Mozar byli technikami na Estonii. Opuścili statek jako ostatni przez komin. Zrobili to w ostatniej chwili. Umówiliśmy się na wywiad. Chcieliśmy się dowiedzieć, co widzieli. W maszynowni była kamera skierowana na furtę dziobową i rampę. Obserwowali ujęcia z kamery do momentu, kiedy przechył osiągnął 90 stopni. Potem narysowali to, co widzieli. Twierdzili, że rampa widziana z maszynowni pozostała zamknięta. Trochę wody wlewało się do środka, ale nie był to duży strumień, taki, który sprawiłby, że statek zatonął. Jest to całkowicie sprzeczne z wnioskami komisji. Jeśli rampa nie została otwarta, to jak na pokład Estonii dostało się tyle wody, że prom poszedł na dno? Stocznia Mayer, Niemcy. Estonia została zbudowana w znanej niemieckiej stoczni, która oczywiście postanowiła się bronić. Powołano zespół ekspertów składający się z konstruktorów, kapitanów żeglugi, prawników. To jest pokład samochodowy Estonii, widziany z przodu, od wewnątrz, od strony burty. Dokonano różnych obliczeń. Przesłuchano świadków, ludzi, którzy mieli kabiny pod pokładem samochodowym. Wiele wskazuje na to, że ta część jako pierwsza znalazła się pod wodą, gdy zaczął się przechył. Zespół szybko doszedł do wniosku, że woda musiała dostać się do środka przez jakiś inny otwór, gdzieś na dole. Stało się jasne, że jedyne sensowne wytłumaczenie jest takie, że w kadłubie była dziura od strony, na której obecnie leżał wrak. I prawdopodobnie to doprowadziło do zatonięcia promu. Wtedy wszystko się zgadza. Rok 1999. Po niemal 5 latach dociekań, stocznia, w której zbudowano prom, przedstawiła swój raport, podając powód zatonięcia Estonii. Jest on, łagodnie mówiąc, kontrowersyjny. Zespół stwierdził, że na pokładzie były ładunki, które wybuchły podczas katastrofy. Ktoś umieścił na pokładzie ładunki wybuchowe. W raporcie stwierdza się, że niektóre uszkodzenia spowodowane były wybuchem.
To będzie w raporcie końcowym? Tak. Kto je tam umieścił? Tego nie wiem. Zapewne ci, którzy chcieli, by prom zatonął. Werner Hummel podkreśla, że wybuch nie był głównym powodem, a jedynie przyspieszył zatonięcie. Christer Lindvall, jest pan zastępcą szefa szwedzkiego Stowarzyszenia Oficerów Okrętowych. 10 lat pływał pan na promach. Wierzy pan w to? Teoria o wybuchach brzmi dziwnie. Ale zawsze miałem zaufanie do raportów stoczni. Prokurator krajowy zapoznał się zarówno z raportem komisji, jak i raportem zespołu stoczni. Uznał, że oba są profesjonalne i wiarygodne. Należało zbadać wrak. Prom leży na boku, więc dostęp do tej części będzie trudny. Ponieważ nadal pojawiają się wątpliwości, uważam, że powinna powstać nowa komisja, która zbada wrak. Jestem pewien, że udało nam się ustalić prawdziwy powód katastrofy i jej okoliczności. Te wszystkie teorie, które się pojawiają, nie zasługują na poważne potraktowanie. Komisja uznała, że dalsze śledztwo w sprawie nie jest konieczne. Stwierdzono, że wrak został dokładnie zbadany w 1994 roku. 1994 rok. Raport firmy Rockwater. Zbadaliśmy, czy wrak może zostać wydobyty na powierzchnię. Musieliśmy zapoznać się z sytuacją. I tak też się stało. Zbadaliśmy cały prom używając kamer. Wrak był w doskonałym stanie, z wyjątkiem dziobu i rampy. Tak było. Jedyne poważne zniszczenia to uszkodzona furta i rampa dla samochodów. Nurkowie, którzy zeszli na dół pierwsi, nie wiedzieli, czego mają szukać. Nie mieliśmy pojęcia, że zbadali i sfilmowali cały wrak. Niczego nie można było znaleźć. Z niewiadomego powodu nagrania wideo zniknęły. Dlaczego? Dlaczego cała dokumentacja zniknęła? Jaki jest tego powód? Twierdzą, że wrak został zbadany, ale nie ma żadnej dokumentacji. Żadnych protokołów, niczego. Filmowaliśmy wrak, ale nie robiliśmy tego systematycznie. Nie było powodu, żeby to robić. Nie spodziewaliśmy się znaleźć żadnych zniszczeń kadłuba. Naszym zadaniem nie było szukanie przyczyny katastrofy. Było jednak jasne, co ją spowodowało. To furta dziobowa i rampa. Woda dostała się do środka, prom się przechylił. Sprawa jest jasna. Proszę pamiętać, że to trudna sprawa. Nie wiem, dlaczego się nią tak interesujecie. Nie rozumiem, dlaczego się denerwują. Cała sprawa wraca. Wraca też ból. To ma jakiś sens? Nie wiem. A
Niedobrze, że ludzie nie wiedzą, co stało się z ich bliskimi. Doskonale to rozumiem, bo mając 21 lat straciłam rodziców. Zginęli w wypadku. Pamiętam, że chciałam wiedzieć, co naprawdę się stało. Byłam szczęśliwa, że mam grób, na który mogę iść. Mogę się domyślać, co czuli ludzie, których państwo zawiodło. Statek zatonął. Bliskie wam osoby zmarły, ale wy musicie żyć dalej. To nie jest właściwa reakcja rządu. Sztokholm, rok 2000. Krótka informacja dla uczestników spotkania. W holu jest wyłożone pismo. Zapoznajcie się z nim. I podpiszcie, jeśli zgadzacie się z jego treścią. W roku 2000 odbyła się konferencja na temat katastrofy zorganizowana przez rodziny ofiar. Byłam na niej. Spodziewałam się nowych informacji. Poznałam wtedy Amerykanina Grega Bemisa. Większość życia spędziłem na morzu, w morzu, zajmując się morzem. Jestem też prezesem jednej z największych szkół nurkowania na świecie oraz firmy zajmującej się inżynierią oceaniczną, produkującej między innymi kamery ROV, które są wam dobrze znane. Greg opowiadał mi o swoich doświadczeniach. Był skłonny zbadać także wrak Estonii. Naszym celem było zbadanie i sfilmowanie dziury w kadłubie. Musiała tam być. Szukamy dziury, która powinna być gdzieś w tym miejscu. Greg i jego załoga szykują się do zejścia pod wodę. Chcą dowieść, że przyczyn zatonięcia było więcej, nie tylko oderwanie furty, jak stwierdziła komisja. Myślę, że w ciągu 4 dni znajdziemy to, czego szukamy. Musimy przede wszystkim dowieść, że dalsze badania są konieczne. Jak pan myśli, co znajdziecie? Przyczynę, która wytłumaczy zatonięcie promu, inną niż podała komisja w swoim raporcie. Po latach nurkowie znów zmierzają do wraku Estonii. Poinformowaliśmy władze o naszej ekspedycji, więc na miejscu roiło się od innych jednostek. Byli tam dziennikarze, ale też fińska i szwedzka straż przybrzeżna. Próbowano nas odwieść od naszych zamiarów. One Eagle, co zamierzacie? Podobnie jak wy, zamierzam wykonać swoją pracę. Najpierw musimy zbadać teren. Informuję, że zgodnie ze szwedzkim prawem w tym miejscu nie wolno nurkować. Siedem krajów bałtyckich podpisało porozumienie zabraniające nurkowania w pobliżu wraku. Ale Stany Zjednoczone go nie podpisały. Rząd powinien nas wesprzeć. Nie mają nic do stracenia. Nasze badania albo potwierdzą raport komisji, albo dowiodą, że należy wznowić dochodzenie. Jedno i drugie leży w interesie władz. Gdy rozpoczęliśmy operację, na pokład przybyli przedstawiciele fińskiej i szwedzkiej straży przybrzeżnej. To był teatr. Weszli na pokład i zaczęli nam grozić przed kamerami. W Szwecji to przestępstwo. Jeśli to zrobicie, ryzykujecie kontakt z policją. Sytuacja była absurdalna. Byliśmy na wodach międzynarodowych, a celem naszej akcji było dotarcie do prawdy.
Czym może się skończyć kolejne badanie wraku? Mogłoby przyczynić się do wyciszenia plotek, że w kadłubie jest dziura. Rzeczywiście szukaliśmy dużej dziury w kadłubie. Zobaczyliśmy tłuczeń, dokładnie w wytypowanym przez nas miejscu. 1996 rok. Na wrak Estonii spuszczono 10 tysięcy ton tłucznia i piachu. Usunięcie tego wymagałoby dużo czasu, którego nie mieliśmy. Ale znaleźliśmy dziurę. Żartujesz? Nie, to nie żart. Greg, znaleźli dziurę. Wygląda na małą. Próbowano ją zasypać piachem, ale piach wpada do środka i szczelina nadal jest widoczna. Czasem wystarczy niewielka dziura. Tu widać jedynie jej część. To wszystko, czego nam trzeba. Należy wznowić dochodzenie. Amerykańsko-niemiecki zespół nurków twierdzi, że badanie wraku wykazało nieznaną dotąd dziurę w kadłubie Estonii. Jednak po obejrzeniu filmu w studiu telewizyjnym w Tallinie przedstawiciele komisji odpierają zarzuty. Gdyby to była dziura, piach zachowałby się inaczej, zatkałby ją. Niemożliwe, żeby tam była dziura. Szwedzcy eksperci twierdzą, że dziura jest blefem. Nie znaleźli żadnej dziury. Szukali, ale nic nie znaleźli. Bemis poniósł porażkę. Chciał udowodnić istnienie dziury, pokazać, że ona istnieje. Ale jej nie ma, więc pora pożegnać się z panem Bemisem. Pana misja się nie powiodła. Nie interesują nas pana wywody. Nie wierzę w końcowy raport komisji. Od początku byłem przeciwny pokryciu wraku betonem. Po co to robić, jeśli to był zwykły wypadek? Musiał być jakiś inny powód. Przeprowadziłem się do Estonii w 1995 roku. Odwiedził mnie wówczas fiński adwokat, pracujący dla stoczni, w której powstała Estonia. Szukano przyczyn wypadku, które zdjęłyby z nich winę za katastrofę. Znali raport komisji. Opowiedziałem im też swoją historię. Zadawali mi wiele pytań. Jednego nadal nie mogę zapomnieć. Wydawało się bardzo istotne. Pytali, czy to, co widziałem w wodzie, mogło być okrętem podwodnym. Tuż po północy usłyszano huk, dwa uderzenia. Jakby statek przedzierał się przez lód. Zacząłem biec po schodach. Kilka sekund po tym, jak usłyszałem ten dziwny dźwięk, wybiegłem z kabiny i po minucie byłem już na górnym pokładzie. Nie widziałem nikogo na zewnątrz. Byłem tam sam, żadnych ludzi.
Wyszedłem na pokład jako jeden z pierwszych. Stałem tam i rozglądałem się. Patrzyłem też w dół. I wtedy w wodzie zobaczyłem coś dziwnego. Coś białego, długiego, co poruszało się po mojej lewej stronie. To było coś w ruchu. Nigdy nie służyłem w wojsku. Nie wiem, jak wygląda okręt podwodny pod wodą. Było ciemno. Nie wiem, czy taki okręt jest widoczny w wodzie. Ale najwyraźniej doszło do zderzenia z czymś. Bo jak inaczej tłumaczyć te dwa uderzenia? I dźwięk, jakby prom przedzierał się przez lód. To właśnie słyszeliśmy tam na dole. Coś w nas uderzyło. W takich przypadkach należy być bardzo ostrożnym. Uważać, co się pisze czy mówi. Nie wolno spekulować. Czytając o przyczynach wypadku, można znaleźć wszystko. Szalone teorie spiskowe. Jedne mówią o arabskim zamachu, drugie o izraelskim czy o przemycie narkotyków. To utrudnia pracę poważnym dziennikarzom. Jesteśmy zasypywani najróżniejszymi domysłami i teoriami. Nikt nie wie, w co wierzyć. Po ponad 20 latach pracy nad katastrofą Estonii wiem, że prom był wykorzystywany do przemytu tajnych informacji z Rosji na zachód. Rosyjska mafia ma na sumieniu wiele działań przestępczych, nie tylko przemyt. To była złożona operacja, w którą zaangażowane było MI6, a także estoński i szwedzki wywiad. Rosjanie wysłali Zachodowi dwa wyraźne sygnały ostrzegawcze. Wiemy, że Prom Estonia uczestniczy w przemycie. Powstrzymajcie to, bo inaczej. Johan Fransson i członkowie fińsko-szwedzkiej komisji badania wypadków morskich odmówili udziału w naszym filmie. Mona Sahlin nie odpowiedziała na nasze zaproszenie. Wersja polska TVN. Tekst Elżbieta Frontczak-Nowotny. Czytał Piotr Dobosz. Monster.